Dzień dobry towarzysze. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Udało się, cementownia się wybudowała. Jeśli chodzi o silos na cement, to cały czas budowa trwa. Z tym będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać. No i betoniarnia też się wybudowała. Na razie wiadomo, brakuje tam różnych rzeczy, ale w tym momencie to nie jest najważniejsze, bo ważniejsze w sumie jest to, czego brakuje w cementowni. Bo my tutaj nie mamy węgla i żwiru, a to dlatego, że ja nie zrobiłem żadnych, ale to żadnych połączeń. Do tego budynku. Zacznijmy może od takich taśmociągów do żwiru i tak w ogóle dziękuję za podpowiedź w komentarzach. Można klikać Q i E i wtedy to się przełącza. Można to robić na różnych wysokościach. Także pierwszy taki napęd taśmociągu stawiam sobie tu. Dalej będziemy się musieli jakoś przecisnąć między tymi torami i widzę, że to się już mi jakoś stamtąd podłącza bardzo, bardzo dobrze. Możliwe, że nie będę potrzebował tego jakoś dużo, tylko ja bym sobie to jeszcze odwrócił, żeby ta droga była w tamtym kierunku. Łatwiej się będzie podłączyć niż gdzieś tutaj przez tory, no zobaczmy, coś takiego. A jeśli chodzi o podłączenie tej drogi, to wydaje mi się, że będziemy musieli przejechać przez tory, o ile w ogóle to będzie możliwe. Tutaj mamy problem, że przejazd kolejowy jest zbyt blisko skrzyżowania lub końca drogi. No tak, bo to się kończy dosłownie kawałeczek dalej. Dlatego ja sobie to wyburzę, na szczęście za to nie zapłaciliśmy. I wstawię to jeszcze raz, ale tym razem z drogą w tamtym kierunku. No i to mi się już udało podłączyć, zobaczmy teraz jeszcze na to, czy jakoś tędy przejedziemy. Tu może być ciężko, a w tym kierunku zmieścimy tu się pod tym? Pod tym chyba nie, a czy przejedziemy tędy? No dobra, tu się jakoś udaje, ale będzie w takim razie trzeba zrobić najpierw może drogę obok tych torów, o ile to w ogóle tutaj wejdzie. No dobra, jakoś to tutaj weszło, teraz skręcić tam, ewentualnie pojechać jeszcze kawałek dalej, przejechać teraz pod tym, podłączyć się tu, no i teraz jakoś stąd dotąd, tylko że też pewnie będzie trzeba kawałek tego wyburzyć. To mi dalej nie chce przejść, w takim razie tutaj też demolka. Podjedziemy sobie jeszcze dosłownie kawałek i teraz powinno się udać delikatnie skręcić, przejechać jakoś tu, no i stąd dotąd, no halo. Dalej się nie podłączy, co ja mam zrobić? Tu jeszcze podjechać i teraz jakoś? Zacznijmy może stąd, wykręcimy sobie w ten sposób i teraz może będzie łatwiej się tutaj podłączyć. Okej, super, mamy to. W takim razie oni to zaraz powinni zacząć budować. Widzę, że już tutaj jakąś stal przywożą, ale ja muszę zrobić jeszcze jedno połączenie, czyli do węgla, a my magazyn węgla mamy w tym miejscu, czyli strasznie, strasznie daleko. Możemy się podłączyć na przykład jakoś tutaj, teraz, dalej, gdzie ja się zmieszczę? No próbowałbym na przykład jakoś tędy, kolejny napęd, gdzieś tu? No nie ma szans, żebym ja to tu gdzieś wcisnął, chociaż, no niby mi się to zmieści po tej stronie drogi, no ale to nie będzie szans połączyć się w ogóle z tym. A czy da się przejechać na przykład nad tym magazynem? Nie, no to się raczej tak nie uda. Coś mi się wydaje, że my będziemy musieli to w ogóle zrobić jakoś z drugiej strony i może nawet tak będzie lepiej, bo chwila, czy my dostarczamy już tutaj węgiel? Tak, do cegielni. No właśnie, więc ja bym mógł się podłączyć na przykład jakoś do tego taśmociągu, o ile to też mi się tutaj jakoś zmieści. No ja to niby mogę spróbować postawić tu i teraz zobaczmy, czy taki taśmociąg stąd dotąd? Nie, ale dlaczego nie? Ponieważ ta podstacja. No to co, pozbywamy się w takim razie podstacji, ją postawimy sobie gdzie indziej. I zobaczmy teraz, czy to połączenie uda się zrobić. Uda się. No i teraz, przeszlibyśmy sobie jakoś tak. Sprawdźmy od razu, czy ta droga się podłączy. Powinna. Chociaż chwila. Nie da się? No dobra, ale jak tak podjedziemy i teraz do drogi. Okej, było coś na zielono. Podłączyło się. Super. W takim razie, chciałbym, żebyście to mi zaczęli budować samodzielnie. Reszta się już chyba włączyła. I w takim razie jeszcze szybko muszę się pozbyć tego, żeby mi tego nie zaczęli tutaj budować. Żeby jakiejś stali nie zaczęli zwozić. No dobrze, czyli węgiel będzie, żwir będzie, tylko w tym momencie to my tutaj możemy nie mieć prądu w okolicy. Dlatego taką podstację sobie tu postawię i zobaczmy teraz, co się jeszcze da zrobić z tymi przewodami. Przejdziemy pod tym, nawet się uda i podłączmy się teraz tak. Tylko że te przewody, to ja już może sfinansuję tymi rublami, żebyśmy nie czekali i tutaj też sfinansujmy sobie to rublami i tę drogę także. Jeszcze mi pisaliście w komentarzach, że warto stawiać takie place załadunkowe, a nie brać bezpośrednio z tego magazynu, bo to jest podobno szybsze. No okej. To by mi się zmieściło na przykład w tym miejscu, tylko tak się jeszcze zastanawiam, czy my tu przejedziemy tak bezpośrednio z takim taśmociągiem? Raczej nie. Także jeden taki napęd taśmociągu w tym miejscu i teraz na przykład tutaj, ale tu będzie ciasno. To znaczy ja mogę się na przykład pozbyć tej drogi, bo ona była tylko taka tymczasowa na czas budowy tego asfaltu. I teraz zmieści mi się tutaj coś takiego, tylko oczywiście bez tego połączenia, bo
to jest zbędne. My tutaj po prostu chcemy, żeby oni ładowali ten żwir. Żeby te ciężarówki mogły jeździć szybciej, to chciałbym mieć asfalt tutaj, tutaj i jeszcze kawałek taki, żeby to ładniej wyglądało. I skoro już jesteśmy przy asfalcie, to chciałbym go jeszcze dokończyć w tym miejscu, czyli na dojeździe do tego magazynu. Przejedziemy sobie jakoś tak, tutaj cały ten odcinek do ścieżki i dalej do skrzyżowania. Oczywiście tej końcówki na razie nie robię, żeby mogli dojechać do magazynu, chyba że ja przełączę się po prostu na ruble i to sobie od razu zbuduję. Okej, tak też może być. Wykorzystam kolejny pomysł od was, czyli żeby postawić takie miejsce dla helikopterów właśnie gdzieś tutaj przy tej jednostce straży pożarnej, żebyśmy też mogli gasić jakieś tam pożary w niedostępnych miejscach, jak gdzieś zapomnę podłączyć drogi, albo po prostu jak będzie daleko, to szybciej będzie wysłać śmigłowiec. No i to oczywiście budujemy samodzielnie, więc domyślam się, że w tym momencie nie dokupię tutaj żadnego śmigłowca, no dobra, ale poczekamy i wtedy się tym zajmę. I tak w ogóle przed chwilą mi się tutaj pokazał komunikat, że ogień zniszczył budynek, ale to jest tak naprawdę tutaj na końcu. Czy ja tutaj mam jakąś ochronę przeciwpożarową? Czy to jest tak, że może się nie spali, a może się spali? No nie przypominam sobie, żebym coś takiego tutaj stawiał, także może warto. Dajmy to na przykład gdzieś tutaj, na wjeździe do tego miasta, to nam się zaraz wybuduje i kupię tutaj jakieś pojazdy. Też widziałem sporo komentarzy, że ja tam mam same takie drabiny, co nie? Ale czy to jest jakaś różnica w tej grze? Wszędzie tutaj w funkcjach jest po prostu wóz strażacki, więc no ja nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. No ale dobrze, niech wam będzie. Kupię dwa takie. I jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz, czyli żebyśmy nie płacili za to paliwo, bo przecież ostatnio zbudowałem sobie tutaj centrum dystrybucyjne odpowiedzialne za paliwo właśnie w tych okolicach. Także dodajemy nowe połączenie do tego budynku i jeszcze sobie sprawdzimy. To znaczy ja już sprawdzałem przed odcinkiem, ale chcę wam pokazać. Zobaczcie, ten pociąg w końcu tutaj przywiózł paliwo. Więc mamy tego tutaj olbrzymi zapas. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak z zasięgiem tych strażaków. Czy oni na przykład podjadą na strefę fabryczną? No niestety nie. Także moja propozycja jest taka, żeby tutaj też postawić takie lądowisko dla helikopterów. Tylko czy ja je stawiam w dobrym miejscu? Bo jak stawiałem tamto, to mi się jakoś podświetlało. Może ja wyłączę sobie tę remizę i zobaczmy teraz. No nic się w sumie nie podświetla. No ale chyba tymi kropeczkami tutaj zahaczam. Dobra, najwyżej 7000 rubli zapłacimy i zobaczymy, czy to będzie działało. Czy ja mam kupić helikopter w remizie, czy raczej na lądowisku? Raczej tutaj. No dobrze, tylko czy to ma być dowolny helikopter, bo mamy zwykłe helikoptery, ewentualnie helikoptery towarowe. Tutaj jest jakaś pojemność zbiornika na wodę, więc tak jakby to mogło gasić, a w takich zwykłych helikopterach też jest ta pojemność. Powiem tak, ja bym na razie nie chciał za dużo płacić, może nie będę kupował czegoś za 213 tysięcy rubli, kupmy sobie takiego za 17 tysięcy i zobaczymy, czy to w ogóle działa. Też skoro już mamy strażaków w okolicy, to mogę chyba odbudować te wszystkie budynki. Miejmy nadzieję, że one teraz mi się już nie popalą i zobaczcie jeszcze, ile tego tutaj jest. No dobrze, także to mamy odbudowane i zajmę się jeszcze jedną rzeczą, ponieważ pamiętam, że pokazywały mi się komunikaty właśnie o przestępczości, także może jakiś komisariat, tylko raczej taki mały. Tak, powinien tutaj wystarczyć. Jego też tutaj damy gdzieś przy wjeździe do miasteczka, do tego możemy jeszcze jakąś ścieżkę tutaj powiedzmy tędy, okej, niech ona tak będzie wygięta i jeszcze chciałbym na przykład jakąś ścieżkę stąd dotąd. Oczywiście jakieś radiowozy trzeba by kupić, ten jeździ 145 na godzinę, ten 140, a jest dużo tańszy. Tak w ogóle waga tego pojazdu to jest 0 ton, no nieźle, a ten 1 tonę waży. Chyba że jeszcze coś tańszego, bo tak naprawdę gdzie oni mi tutaj będą jeździli 140 na godzinę, jak my tutaj nawet nigdzie nie mamy asfaltu, także może coś takiego za 1000, pewnie oszczędzamy. A tutaj co się dzieje, przepełniony zbiornik na ścieki, zagrożenie dla zdrowia, już, sprawdzamy. To jest hydrofornia, a gdzie my mamy podłączenie do ścieków? Tutaj jest zbiornik, tak? Co się tutaj dzieje? To jest oczywiście przepełnione, a to dlaczego? Czyżby to miejsce załadunku nie działało, ewentualnie to mi nie działa? Nie, no tutaj działa, tylko że musi podjechać beczka taka i zabrać te ścieki. Pytanie, czy zabrała? No dobra, to jest pełne. Pokażcie mi kolejny. On w tym momencie ma 0 metrów sześciennych. Podjeżdża, ładuje. W takim razie stąd powinniśmy to wysysać, chociaż możliwe, że tutaj w obiegu jest tyle tych ścieków, że oni tego tak szybko nie zabiorą. No tylko też nie ma co się dziwić, że te pojazdy tutaj jakoś super często nie przyjeżdżają, jeśli my tutaj mamy taki spory kawałek polnej drogi, po której oni tak strasznie wolno jadą. Tylko teraz takie moje pytanie, ile by kosztowało zbudowanie tutaj drogi utwardzonej? W tym momencie tak naprawdę nie widzę, wybuduję taki kawałek...
No nie wiem. Nie pokazuje mi się to, ale to chyba aż tak dużo nie kosztuje. Czy te pieniądze jakoś szybko spadają? Nawet nie. No dobrze, także tę drogę mamy wybudowaną. No niestety, troszkę musiałem za to zapłacić. I jeszcze jedna rzecz, czyli żeby w komisariacie mieli paliwo. Już sobie to podepnę do tego centrum dystrybucyjnego. Kliknijmy sobie tutaj. Tylko jak już postawiłem komisariat, to będzie trzeba jeszcze niestety postawić kilka rzeczy. Na pewno sąd. Jest tutaj taki mały za 37 tysięcy. No dobrze, niech będzie. I do tego też potrzebujemy więzienia, ale nie ja. 219 tysięcy za to nie zapłacę. Mam takie więzienie z modów za 40 tysięcy około, więc to prędzej mogę postawić. Tylko nie chciałbym, żeby coś takiego było tutaj prosto na wjeździe. Schowajmy to sobie na przykład bardziej w tym miejscu. I do tego to można nawet zrobić jakąś taką polną drogę. Niech ona tutaj nawet jakoś tak krzywo jedzie. Powiedzmy, że jeszcze gdzieś tam dalej. I to więzienie sobie tutaj podłączymy. Czy coś tutaj trzeba robić? Nic tutaj kupić nie musimy, w sądzie raczej też nie. Personel jest, sędziowie są, a w więzieniu no to wiadomo, żywność, ubrania, ale z tym bym na razie poczekał, bo jak pewnie pamiętacie, to już w poprzednim odcinku mieliśmy właśnie problem z tą żywnością, było tego za mało. Więc zaraz się zajmiemy tym, żeby ta produkcja tej żywności była troszkę większa, ale wcześniej widzę, że mamy już tę płytę wybudowaną. Tylko ja się obawiam, że tam zrobiłem coś źle, bo tutaj, to jak się klika w tę płytę, to to jest połączone z tą remizą, tak? Gdzie my możemy taki helikopter tutaj kupić? No tutaj, normalnie, tak? Czyli co, bierzemy tego Mi-2 za 17 tysięcy, tylko obawiam się, że musimy sprzedać jeden z wozów. No dobra, spróbujmy, to sprzedajemy, kupujemy helikopter, okej, i on wchodzi w to miejsce, a tak naprawdę jest na tej płycie. Chociaż tak naprawdę, czemu ja musiałem ten pojazd sprzedać? To mi się akurat nie podoba, powinno to być jednak dodatkowe miejsce, a nie, że teraz tutaj będzie taki pusty garaż przez to, że tutaj jest helikopter. Jeszcze tak się zastanawiam, czy te przewody czasami nie są jakoś za blisko. Tam dadzą radę, nic się na pewno nie stanie. Zostawiamy to już tak, ale skoro to tutaj działa w ten sposób, to musimy się jeszcze przelecieć tu gdzieś, na koniec świata. I w takim razie to musimy zrobić inaczej. Ten helikopter sobie sprzedamy, wyburzymy to niestety oraz wyburzę tę drogę. No i zobaczcie, z jakiegoś powodu jak to się stawia tu, to ten budynek się podświetla na zielono, a jak stawiam to z tej strony, to czegoś takiego nie ma. Dlatego postawimy sobie to w tym miejscu. Teraz możemy zrobić jakąś taką zwykłą polną drogę, tędy, i to sobie tu podłączymy. No dobrze, w takim razie teraz możemy sprzedać jeden taki wóz strażacki. 4700 do nas wraca, kupujemy sobie pojazd lub maszynę i bierzemy taki najtańszy helikopter. Coś tu jeszcze przy okazji zauważyłem, więzienie jest pozbawione wody pitnej, ale to jest podłączone do tego. W takim razie tak naprawdę całe miasteczko może być pozbawione wody pitnej, dokładnie. Coś się tutaj dzieje, chwila, chwila. My wodę bierzemy stąd, czyli tutaj też nie będzie tej wody. W takim razie problem jest na strefie fabrycznej, bo my to już wydobywamy sami, tak? W tym miejscu mamy podziemne ujęcie wody, pracowników nie ma, ale zbiornik jest pełny. Czy działa ta pompa? Aha, docelowe magazyny są pełne, a w stacji uzdatniania wody nie ma pracowników. No i to w takim razie działać nie będzie. A takie moje pytanie, dlaczego tutaj nie ma pracowników? Czyżby to miasteczko całe nam już wymarło? Ile was tutaj jest? Tak naprawdę w tym momencie nie mogę sprawdzić, bo w urzędzie miasta jest za mało pracowników. No ale tak ogólnie widzę, że jacyś ludzie się tutaj kręcą, więc jak tylko podejdą na ten przystanek, zabierze ich ten autobus i ktoś tu powinien pracować, co nie? No ale dobrze, żeby na przyszłość nie było takiej sytuacji, to ja postawiłbym jeszcze na przykład jakąś taką wieżę ciśnień. Dzięki temu w momencie jak będą pracownicy, będą pchali tę wodę tutaj, a jak ich nie będzie, to ta woda sobie będzie spływała stąd. Postawmy to jakoś w tym miejscu, troszkę tam zapłacę za wyrównanie i teraz robimy to tak. Pozbywamy się na pewno tej rury do tej przepompowni. Stawiamy taką dużą przepompownię tu, tylko pytanie, czy to się uda podłączyć? Okej, na szczęście się udało, teraz stąd tutaj i z tego miejsca teraz taka rura jeszcze w to miejsce. Także jak przyjdą pracownicy, zrobią troszkę wody, powinna się już gromadzić w tym miejscu. Tylko z jakiegoś powodu za bardzo mi ci robotnicy nie chcą przychodzić na ten przystanek, a jak sprawdzam ten drugi przystanek, to tutaj jest pełno pasażerów, pełno uczniów. Tylko skoro tutaj jest tylu uczniów, oni sobie tak czekają, to zanim oni dojadą do szkoły, to ja nie wiem, kiedy oni się wykształcą, żeby mogli pracować. Pasażerowie też czekają, więc do sklepu nie dotrą. Niedobrze, niedobrze. Pokażcie mi, co my tutaj mamy. Tutaj podjeżdża taka linia pracownicy Stal i tylko ona? Jak to wygląda? Przystanek 2 to jest tutaj, potem mamy przystanek tam, a dalej jedziemy w tamtym kierunku. Czyli teoretycznie to powinno działać. Niech ci pasażerowie sobie też wsiadają, tylko w takim razie niech oni na tym przystanku, który mamy tutaj, wysiadają, żeby właśnie
mogli gdzieś tam podejść do jakiejś szkoły czy do sklepu. A jeśli chodzi o ilość autobusów, to też chyba ona jest troszkę mała. Gdzie my mamy tutaj jakąś zajezdnię? Tutaj. Dokupię może jeszcze dwa takie autobusy i przypiszę je do tej linii pracownicy stal. Raz, dwa i proszę mi tam jechać. No dobrze, ale na dzisiaj może już wystarczy tych okolic, ponieważ chciałem się zająć tym, co mamy tutaj, czyli właśnie, żeby w zakładach spożywczych pracowali ludzie, żeby w gorzelni pracowali. Chociaż akurat w gorzelni pracują, no nie. 80 pracowników tutaj mamy w gorzelni, a w zakładach spożywczych 15. Nie możecie pracować bardziej w zakładach spożywczych? No tak na pewno byłoby lepiej dla mnie. Też mało ludzi z tego co pamiętam było tutaj. No dokładnie, zero. W takim razie budujemy. Budujemy przedmieścia stolicy. Chciałbym na przykład zbudować coś po tej stronie. Tutaj za tą rzeką. Także pierwsza rzecz, która mi będzie potrzebna, to jakaś droga. Zrobimy sobie asfalt tak i tak, ale stop, stop, stop. Buduj samodzielnie. Nie mam zamiaru za to płacić. Teraz. To jest tak troszkę krzywo. Ja się tego pozbędę. Jedziemy sobie jakoś tutaj prosto i teraz w tym miejscu poprosiłbym taki most. Takie coś powinno wystarczyć. Dalej, możemy sobie jeszcze z powrotem podpiąć tę polną drogę jakoś tutaj i tutaj. No i z tym asfaltem pojedziemy jeszcze jakoś kawałek dalej. Może na tym osiedlu jakiś asfalt nie będzie potrzebny. Zrobimy sobie taką zwykłą drogą żwirową. I jakoś tutaj na środku taki przystanek. Dalej, jedziemy z tą drogą jeszcze kawałek. Później, może już zakręcimy na przykład bez przyciągania do tych kratów. I podjedziemy jeszcze jakoś tu. Niech oni mi to już zaczną budować, żebyśmy potem nie wiadomo ile nie czekali. I ja bym nie chciał tutaj budować nie wiadomo czego, raczej właśnie takie średnie budynki. Może też nie jakieś domki, ale coś większego. 65 robotników się tu mieści, więc akurat powinno wystarczyć. Jeden taki, postawmy sobie tutaj, weźmy też inny model, żeby nie wszystko było identyczne. Jego dalibyśmy na przykład w tym miejscu, teraz jakiś taki trzeci. Może być na przykład tu, bierzemy jeszcze coś takiego. Na przykład w ten sposób, troszkę bliżej drogi, później takie coś. Teoretycznie możemy to jeszcze tu jakoś wcisnąć. No i jeszcze trochę tego po tej stronie. Może na przykład postawiłbym je jakoś tak bliżej siebie, w mniejszych odstępach, takie cztery i tak się zastanawiam, czy teraz jeszcze coś stawiać. No dobrze, teoretycznie możemy. Na przykład tutaj i w ogóle te budynki wyglądają tak, jakby się je dało połączyć, chociaż one tu mają okna, więc nie wiem, czy to byłby najlepszy pomysł, żeby to w ten sposób jakoś przykładać jedno do drugiego. Może zostawmy to w ten sposób, jak jest. Na razie tyle wystarczy, też żebym nie przesadził, bo teraz ważniejszą rzeczą będą jakieś ścieżki. Na pewno tutaj będzie potrzebna, żeby móc podłączyć sobie ten budynek oraz ten. Jak się połączymy tutaj? Czy dwie takie ścieżki by się dało zrobić? To znaczy nawet jakoś się da. No dobra, może to tak być, a teraz czy zmieścimy się jeszcze z czymś takim? Uda się. Bardzo dobrze, przejeżdżamy sobie jakoś tędy i tak patrząc na te kratki, ale może bez przyciągania. No i teraz wyjście jedno, wyjście drugie jeszcze stąd. Możemy też zrobić jakąś taką ścieżkę na przykład tu przy brzegu, tylko niech ona w takim razie będzie bardziej pokręcona za tym budynkiem. To mi się tak uda podłączyć, takie wejście, takie. I z tym przeszlibyśmy jakoś w tym kierunku do tej drogi i to sobie też podłączymy. Dalej, ścieżka jeszcze oczywiście stąd, zakręcamy i łączymy się do głównej drogi, tylko kawałek dalej. No i jeszcze wejście do tego budynku. Możemy jeszcze przejechać jakoś tędy, podobnie jak po tamtej stronie i z tym bym się też podłączył jakoś tu. Czy coś jeszcze będzie potrzebne? Oczywiście, że tak. Stąd trzeba by się podłączyć, chociaż widzę, że tu za bardzo nie ma gdzie. Można by od razu do przystanku, chociaż to jest niefajne, bo oni wtedy nie będą mogli pójść nigdzie dalej. To mi się troszkę nie podoba. Ja bym tutaj potrzebował na przykład takiej ścieżki i teraz to możemy podłączyć, chociaż ja bym jeszcze wcześniej sprawdził, czy da się ten przystanek podłączyć. No niestety nie. No dobrze. W takim razie łączymy to, łączymy to, łączymy to. No i ta ścieżka może sobie jeszcze tutaj kawałek dalej iść. Z tej strony podobnie, tak i tak, i przy tej drodze też coś można zrobić do tego miejsca. Teraz możemy uruchomić samodzielną budowę, niech oni się już tym zajmują i pytanie teraz, kiedy oni mi to zrobią. Bo na razie to muszą wybudować ten fragment drogi asfaltowej, potem ten most i dopiero później zajmą się tym. Tak naprawdę to mogę zaplanować jeszcze parę rzeczy, na przykład niech ta droga idzie jeszcze tu i przy niej postawilibyśmy sobie może jakąś szkołę,
szkołę, przedszkole, sklep. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Szkołę w podobnym stylu do tych budynków. Pewnie chcę coś takiego. Do tego na przykład jakiś taki mały bar. Zobaczmy, jakby mi się on tu zmieścił. Tylko, że on potrzebuje połączenia drogowego, co nie? Żeby mogli jakoś ten alkohol dowozić. A może to zrobimy bardziej w tych okolicach, tak na osiedlu? No to może być dobry pomysł, żeby to też tam właśnie przy tej szkole nie było. I oczywiście możemy jeszcze zrobić ścieżkę gdzieś, żeby z tamtych okolic łatwiej się tu podchodziło. Rozpocznij zaplanowaną budowę i tutaj jeszcze bym poprosił, zaznaczymy sobie całe to. Teraz postawmy sobie na przykład taki sklep gdzieś tu, tylko tak, żeby na pewno ta droga się podłączyła, czyli to by musiało być tu, ale zrobię to kawałek dalej, żeby na przykład można było wyjść z tą ścieżką jakoś tutaj. Rozpocznij zaplanowaną budowę. No dobrze, na razie tutaj tyle i teraz zobaczmy w ogóle, czy to nam się już tutaj wszystko pobudowało. Chyba tak. Może nie wszystko, ale ten taśmociąg tutaj na pewno mamy zrobiony. Niestety nie mamy jeszcze tego. Nie moglibyście tego troszkę szybciej budować? Bo w sumie to mi jest bardzo potrzebne, żeby uruchomić tę cementownię, żeby w końcu mieć ten beton, żeby nie wozić go gdzieś z zagranicy. A jak ja chcę tam to samemu wybudować, no to betonu będzie dużo potrzebne. Także żeby to przyspieszyć, ja bym te taśmociągi wybudował sobie tutaj za ruble i w tym momencie to już powinno zacząć płynąć, a raczej przesypywać się i ci pracownicy nie będą się nudzili. Tylko, że jeszcze brakuje nam żwiru, tak? Domyślam się, że gdzieś tutaj nie ma prądu. O, dokładnie. Mamy budynek bez zasilania, także jeszcze jakąś podstację będziemy sobie musieli tutaj schować i przeprowadzić jakieś przewody, tylko, gdzie ja się teraz podłączę? Tu gdzieś? To znaczy bez sensu byłoby prowadzić kolejny taki sam przewód, także może zrobimy to tak, że ja po prostu sobie tutaj kawałek tego wyburzę, postawimy taką rozdzielnię średniego napięcia, niech ona sobie będzie tutaj, teraz taki przewód do tego miejsca i tu, to oczywiście chcemy budować za ruble, weźmy z tego, wyjdźmy, przełączmy się na ruble i stąd w takim razie jedziemy do tej podstacji 9000, okej, zapłacę. Ta rozdzielnia też jest do sfinansowania i gdyby ten helikopter tam nie ogarnął, to ja chcę mieć jeszcze takie podłączenie tu, tylko bez przesady z takimi pętlami. Czy to już będzie działało? Nie, nie będzie, ponieważ muszę jeszcze to sfinansować. I teraz to będzie działało. Dobra, ciągniemy żwir, ciągniemy węgiel, tutaj jakiś dym jest, produkcja odbywa się bez problemu. Cementu w tym momencie nie widzę, ale to dlatego, że cały od razu przesypujemy do tego silosu, ale tutaj też go nie widzę. Czyżby idzie do betoniarni? Dokładnie tak jest. Tutaj on się gromadzi, później będzie się gromadził w silosie i jak tutaj zabraknie miejsca, to w tej cementowni. Tylko niestety w betoniarni nie mamy pracowników. Czy jest zasięg do tego przystanku? Nie ma. Trzeba by tu zrobić jakąś lepszą ścieżkę. Niby jakąś tutaj mamy, więc wystarczyłoby podłączyć jeszcze kawałek tego. Tylko po pierwsze, to ja nie wiem, czy my się tutaj zmieścimy, a po drugie, czy to będzie miało w ogóle sens, bo my chcemy dojść tam, to może lepiej zrobić to troszkę inaczej. Tu jest niby jakaś taka zwykła gruntowa ścieżka. Ja bym zrobił może coś takiego tu. Teraz, tędy, dodatkowa taka ścieżka, żeby mogli szybciej iść niż tą zwykłą drogą. Też idą szybciej niż po asfalcie czymś takim. I teraz na przykład stąd byśmy sobie wykręcili tak i tutaj równolegle do tego asfaltu taka ścieżka. No dobra, wiem, mógłbym to teoretycznie budować samodzielnie, ale chcę sprawdzić teraz szybko, czy to w ogóle będzie działało. Takie coś podchodzimy tu. Czy wy teraz macie zasięg na ten przystanek? No kawałka brakuje, ale to możliwe, że jeszcze dałoby się zrobić. Na przykład przejście teraz stąd tu, to sobie ulepszymy i uwaga, uwaga, jest zasięg. Mamy to, udało się. Super, świetnie. Jacyś pracownicy już tutaj przyszli i uwaga, uwaga, nie możemy składować ani wysłać beton. Czyli tyle, ile się dało, oni już wyprodukowali i od razu uprzedzając komentarze, żebym postawił jakiś magazyn na ten beton czy coś. Nie, 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 tak się nie da. Jakbyśmy mieli trzymać taki beton w magazynie? Przecież to by nam zastygło. To działa tak samo jak z asfaltem. Po prostu trzeba to produkować na bieżąco. No i teraz, skoro mamy beton, możemy sobie przepisać te nasze biura budowy. Także tutaj beton, nie średni skład celny, tylko uwaga, uwaga, nasza betoniarnia i jeszcze drugi ten budynek, czyli tutaj, przypisujemy sobie ten beton też
to miejsce i teraz możemy już zapomnieć o tych betoniarkach, które tam musiały jeździć na sam koniec i z powrotem, jeszcze płacić za ten beton. Nie, 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 wszystko teraz mamy robione lokalnie, nie musimy na to czekać. Jeszcze, żeby to działało minimalnie wydajniej, ja bym tu zrobił taki asfalcik. Tak sobie patrzę tutaj i zobaczcie, mamy 19% bezrobotnych z powodu braku miejsc pracy. Przepraszam bardzo, no to ja zapraszam do zakładów spożywczych. Jest tutaj tyle miejsca, że praca znajdzie się po prostu dla wszystkich. Może to jest problem, że nie każdy może dojść na jakiś przystanek? Zobaczmy, może tutaj w urzędzie miasta. Bezrobotnych 1000 coś, czyli to nie jest problem z tym, co się dzieje tam na końcu świata, tylko to jest tutaj. A czy może się tak dziać przez ten brak wykształcenia, czy to jest jakaś osobna kategoria? Tak, to jest osobna. Z powodu niskiego wykształcenia to jest tylko 1%, bo ja właśnie kiedyś tutaj zapraszałem tych ludzi z trzeciego świata i mi pisaliście w komentarzach, że ci z trzeciego świata to są niewykształceni, tylko sobie zapycham te podstawówki. No tak sobie przeglądam te bloki, ale ogólnie no to widzę problemy, że nie mogą pracować, ponieważ nie ma miejsca w przedszkolu, no ale to też. Jest tutaj taka kategoria, z powodu opieki nad dziećmi to jest tylko 2%, ale ja szukam, gdzie są ci, którzy nie mają miejsca do pracy, bo to jest aż 18% społeczeństwa. W tym budynku coś się dzieje. 160 bezrobotnych. Już sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Czy wy możecie dojść na przystanek? No możecie. Czy jest coś źle z tym przystankiem? No tutaj może być taki problem, że on jest cały zajęty przez tych pasażerów i ci robotnicy mi się tutaj po prostu nie mieszczą. Dokładnie, terminal peron jest zapełniony. Więc mamy parę możliwości. Albo się pozbyć w ogóle stąd pasażerów, albo zbudować na przykład jakiś większy przystanek, albo drugi przystanek? No bo taki zwykły może obsłużyć 200 pasażerów, tak? A jest jeszcze taki dworzec, o, tutaj 500, a na takim 230. No mógłbym coś takiego postawić, tylko że to zajmuje sporo miejsca. A najlepiej to byłoby to postawić właśnie w podobnym miejscu, bo ten przystanek jest właśnie tak fajnie na środku, że wszyscy tutaj naokoło mogą do niego dotrzeć. Jak postawię coś takiego tutaj gdzieś na uboczu, no to oni tak fajnie nie podejdą. W takim razie czeka nas przebudowa. Pierwsze co, zobaczmy, co się dzieje pod ziemią. Bo tutaj mamy taki rozdzielacz na wodę. Tego się w takim razie pozbędziemy. Żeby pozbyć się tej ścieżki, tej, tej i tej. Dalej, boisko, niestety, do wyburzenia. Burzymy też te wszystkie ścieżki tutaj w okolicy. Podstacja elektryczna do wyburzenia. Szamba, wolałbym nie burzyć, bo znowu będzie problem z tymi rurami. No ale zobaczymy, czy będzie trzeba. Zacznijmy może od naprawy rur i w ogóle to, co wyburzyłem, to nie była podstacja, tylko właśnie jakaś hydrofornia. Dobra, gdzie ten rozdzielacz, tak żeby na pewno nie przeszkadzał? Tutaj nie powinien. Ten kawałek rury do wyburzenia, tutaj były najprawdopodobniej takie średnie rury. Teraz, stąd dotąd powinno się udać. No i nową hydrofornię postawimy sobie jakoś w tym miejscu, to też oczywiście jest do podłączenia. Włączamy czas, niech to się wszystko wybuduje i ja teraz jestem ciekawy, czy mi się zmieści ten dworzec na 500 pasażerów. Powinien się zmieścić, jedyny problem będzie z drogą, ale to jakoś damy radę, jak się usunie te ścieżki. No zobaczmy, to jest do wyburzenia, drogę niestety też wyburzyłem. Zrobię tutaj może na razie taką polną, żebym w ogóle widział, czy to działa i teraz taki dworzec. Tutaj wszędzie jest jakaś istniejąca infrastruktura, ale dobrze, jest takie miejsce, w którym to się zmieści. No to co, stawiamy, tylko zanim ja wyburzę ten przystanek, to chciałbym wiedzieć, jakie linie tędy jeżdżą. Autobusy Blunix Grad oraz Custom Line. Zobaczmy sobie, co to jest, gdzie ta customowa linia jeździ. Aha, to jest po prostu tutaj. W takim razie robimy coś takiego. Dodajemy nowy przystanek tutaj, a ten, który mieliśmy wcześniej, po prostu usuniemy. Zatwierdźmy zmiany, to powinno tam fajnie przejść. I zastanówmy się jeszcze, co tutaj jest mi potrzebne. Tylko wsiadanie, co nie? Tak. Tylko jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie chcemy uczniów, nie chcemy pasażerów, nie chcemy turystów, ponieważ stąd, no to my jedziemy na strefę fabryczną. Oni mi tutaj tylko będą przeszkadzali. Zaakceptuj zmiany. I w takim razie teraz jeszcze ta linia autobusy Blunixgrad, gdzie ona jest? To jest takie coś, co jeździ sobie tutaj tak po prostu naokoło i rozwozi tam jakichś pasażerów czy pracowników. Więc klikam w ten przystanek piąty, dodaję nowy przystanek po nim, czyli tutaj, a przystanek piąty w takim razie jest do usunięcia i akceptujemy zmiany. Powinno to działać i tutaj tak naprawdę ładujemy i wyładowywujemy wszystkich. No dobrze, ja w takim razie to zamykam i teraz trzeba wyburzyć ten przystanek,
Da się, okej, bo tam jakiś samochód jechał. No i teraz zróbmy sobie tutaj jakiś asfalcik, tutaj i podjazd w to miejsce. I mogę zrobić jeszcze jedną rzecz, skoro tędy jeździ tyle autobusów, to położymy sobie asfalt dalej, ale zbudujmy to sami, żeby jednak jak najmniej tych rubli wydawać. Czyli to chcemy mieć na takim odcinku i możemy jeszcze zrobić sobie to w tym kierunku, wszędzie tutaj poprosiłbym asfalt i na razie jakoś do tego skrzyżowania. Resztę potem i też na razie się nie będę spieszył, nie będę robić tego, ponieważ chcemy, żeby jakoś mogli dojechać na ten dworzec. Oczywiście jeszcze możemy zrobić ścieżki, ale też niech to już będzie samodzielnie budowane. Tutaj jakieś wyjście, dalej tędy i tędy. To sobie też naprawimy. Wyjdźmy na przykład jakoś kawałek prosto dalej, tak i tak, ale stąd też chciałbym mieć podłączenie i to też jakoś tutaj można. Coś jeszcze stąd? A pewnie. Proszę bardzo, tak i do drogi i nie wiem, tu jeszcze jakieś przejście, to się chyba już nie zmieści. Dobra, w takim razie bez czegoś takiego i jeszcze tu bym chciał się podłączyć, tylko coś się tak ładnie tutaj w środku nie da. W takim razie ja sobie tutaj kawałek tego wyburzę. To wybuduję już za ruble, okej. Okay. Niech będzie, chociaż widzę, że za bardzo się nie da. Jeszcze kawałek. I teraz stąd chciałbym do tego miejsca, ale wyłączmy przyciąganie. Bez przyciągania też tutaj się przyciąga. Dobra, mniejsza z tym. Zrobię to już takie całe. I teraz taka ścieżka podepnie się. No nie. No dobrze, ale skoro to się podpina tutaj, to może ja po prostu usunę jeszcze fragment tej ścieżki i teraz jakoś stąd dotąd to zrobię, o, po prostu całe krzywo. Powinno to wtedy troszkę lepiej wyglądać. Tylko przełączmy się na budowę samodzielną, zróbmy jeszcze taką ścieżkę tędy, żeby mi piesi nie chodzili przy tej drodze. Dalej i jakoś do skrzyżowania. Ten budynek jeszcze możemy podłączyć. Przechodzimy z taką ścieżką tutaj i tutaj. Dobra, to już nie musi być idealnie, jeszcze jakieś jedno podłączenie i chyba wszystko tak naprawdę mamy. Rozpocznij zaplanowaną budowę. I jeszcze mam taki pomysł, bo skoro tutaj czeka tylu tych pasażerów, terminal peron jest zapełniony już, to jest 500? No chyba nie. Chyba, że to jest jakoś podzielone na dwa. No ale dobrze, skoro tutaj jest tyle pasażerów i te autobusy nie wyrabiają, to ja muszę sobie sprawdzić jeszcze te linie autobusy Bluenixgrad, bo tu są dwa takie przegubowe i one są, no, raczej pełne. Także idziemy sobie tutaj do zajezdni, kupujemy to za dolary. Zobaczmy może po pojemności całkowitej, coś takiego 72 na godzinę, 130 pasażerów. No i w takim mieście troszkę tego może być. Dwa już jeżdżą, dajmy jeszcze trzy. Oczywiście przypisujemy to i uruchamiamy. Niestety w tym momencie z tego dworca nie da się wszędzie podejść, na przykład właśnie do tego bloku, gdzie jest 160 bezrobotnych, ale jak tylko mi się wybudują te ścieżki, no to to powinno zacząć działać. A jeśli chodzi o pasażerów, to dalej jest ich dużo, ale podjeżdżają tutaj jakieś autobusy i jak widzicie, nawet jakoś ich zgarniają. Fajnie. Więc co ja bym teraz jeszcze ustawił? Ta ścieżka, poproszę wysoki priorytet. Tutaj poproszę wysoki priorytet, żeby ten blok mi zaczął działać. I gdzie jeszcze pobawimy się z priorytetami, to tutaj na końcu, bo ja bym chciał, żeby ten most serio szybko był gotowy i w sumie te drogi, które tutaj mamy, też powinny mieć właśnie wysoki priorytet, żeby mi już zaczęli budować te przedmieścia. Tak w ogóle, to mogę się już zająć tą dystrybucją tego paliwa tutaj lokalnie po stolicy. Pierwsza rzecz, którą trzeba by zrobić, to przejść sobie tutaj, dodać nowe połączenie do tego zbiornika, żeby oni to paliwo zawozili tutaj. Przestawiamy sobie to, tutaj ma być wyładunek paliwa. Ja bym teraz to zrobił tak, że to okienko sobie przesunę, włączymy sobie to okienko i będziemy szli po kolei. Tutaj, zobacz ten budynek, przeskakuje nam tu, robimy usuń to połączenie, a w tym drugim centrum dystrybucyjnym podłączamy. Idziemy dalej, to jest do chwila nie do usunięcia, najpierw musimy sobie tam nie tak, tylko tak podlecieć. Aha, bo to jest w ten sposób zrobione, stąd bierzemy żwir do wytwórni asfaltu, okej, więc to pomijamy. No ale tak ogólnie to ja sobie teraz przez wszystko tak przeskoczę, żeby o niczym nie zapomnieć i zaraz do was wracam. Dobrze, także to mamy zrobione, jak widzicie to jest tutaj popodświetlane tak lekko na zielono, to co ma być. Dostarczamy tam to paliwo, ustawiłem sobie to na 100%. Tylko jeszcze oczywiście musimy kupić jakieś pojazdy, ale może nie jakąś szaloną ilość. Dwie takie cysterny na stolicę, no może wystarczą. Na razie tyle, najwyżej będę to zmieniał.
tylko czy one wyjeżdżają, czy coś jeszcze muszę zrobić? Oczywiście muszę. Musimy jeszcze podpiąć sobie ten zbiornik i zrobić tutaj, żebyście ładowali paliwo. Dokładnie. I one teraz wyjeżdżają i to wszystko porozwożą. Jeszcze jak jestem w okolicy, to widzę, że tutaj niestety ta stacja załadunkowa chyba nam się spaliła, także włączmy sobie tutaj samodzielną budowę, niech oni to naprawią. Zrobiła nam się tutaj ta ścieżka i zobaczcie, bezrobocie 6%, także się poprawiło. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeśli tak, to myślę, że spodoba wam się też ten, który teraz widzicie na ekranie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć, cześć.